Cześć! Dziś zapraszam Was ponownie do filmu z Berlina, gdzie pokażę, co kupiłam i podam Wam takie trzy sekretne wskazówki do udanych zakupów. Zapraszam! Nazywam się Agnieszka Nurtyj. Jestem stylistką od 2004 roku, autorką książki Stylowa Królowa. Za pomocą ubrań przypominam kobietom, że są ważne i piękne. Zapraszam Cię do pozostania ze mną. Cześć dziewczyny, bardzo się cieszę, że ponownie spotykamy się na moim kanale. Dziś nagrywam z domu po ostatnim czekaniu, jak widziałyście w Insta Stories, aż przestanie padać na dworze. Zdecydowałam, że nagrywam dzisiaj po prostu z domu. I jak wiecie, ostatnio do Berlina jechałam bardzo podekscytowana, właśnie po to, aby spotkać się z moją klientką, przygotować trasę zakupową właśnie na wspólne zakupy też z Wami. Oczywiście jest już taka możliwość, także zapraszam Was serdecznie do zapisów, do takiej wstępnej rozmowy ze mną przed wspólnymi zakupami. Wszystkie linki zawsze też macie w opisie filmów, także zapraszam. No i także jechałam również na koncert Depeche Mode. O tym możecie zobaczyć właśnie w pierwszym odcinku, gdzie pokazywałam modę uliczną z Berlina i koncert Depeche Mode, a w drugim odcinku, gdzie zabrałam Was do luksusowego domu towarowego i pokazałam takie dwie stylizacje, z których Wy wybierałyście, która Wam się najbardziej podoba. Także jeśli jeszcze nie widziałyście tych dwóch odcinków, to serdecznie Was zapraszam, koniecznie zobaczcie. Wybierając się w ogóle do Berlina, nie miałam w planach zrobienia dla siebie jakichś dużych zakupów, bo byłam bardzo, bardzo zajęta. Jednocześnie przed w ogóle też wyjazdem już miałam w głowie to, co ewentualnie chciałabym zakupić, o co chciałabym po prostu odświeżyć swoją szafę, co bym chciała do niej dodać, dołożyć, tak żeby znowu wykorzystać potencjał mojej szafy jeszcze bardziej i stworzyć kolejne nowe też odświeżone właśnie stylizacje, zestawy. I tymi trzema właśnie wskazówkami też z Wami się teraz podzielę, dlatego że mogą one Wam być bardzo przydatne podczas samodzielnych zakupów. Po pierwsze, znam siebie i wiem, jaki mam styl, czyli sprawdzam, czy nadal jestem tym stylem, czy nadal podoba mi się ta sama estetyka ubrań, te same fasony, czy jednak wolę już coś innego. Czyli sprawdzam, czy znam siebie dzisiaj, tak? Bo ja już nie jestem tą osobą, która była kilka dni temu, czy tygodnie temu, czy miesiące, ale dzisiaj jestem już inną osobą i sprawdzam, czy te ubrania nadal są ze mną spójne. Ja bardzo lubię styl klasyczny, ale z twistem. I ten twist może być też takim trochę rodzajem właśnie stylu lidera, czyli klasyka z połączeniem stylu lidera albo klasyka z twistem, tak to można też powiedzieć. Czyli co to oznacza? Ja lubię, kiedy na przykład fasony są klasyczne, jednocześnie z czymś innym, z czymś takim nieoczekiwanym, nieoczywistym. Na przykład, kiedy jest zapięcie zupełnie w nieoczekiwanym miejscu, niż standardowo jest. Albo z jakąś naszywką, z jakimś takim innym podkręceniem, z falbanką na przykład, czy też z innym kolorem, z zaznaczeniem, że ten fason po prostu jest klasyczny, ale nie jest nudny, bo coś fajnego tutaj się dzieje. Lub po prostu dodaję do tego dużą biżuterię, co bardzo, bardzo mi ostatnio też odpowiada. Czyli Wy po prostu przekładacie to na siebie. Sprawdzacie, czy nadal jesteście tą samą osobą, którą byłyście kilka dni temu w kwestii właśnie stylu i fasonów ubrań, czy nie. A w tym też, słuchajcie, będzie Wam bardzo pomocna moja cała playlista Odkryj swój styl, do której link oczywiście zostawiam także tu i w opisie tego filmu. Druga taka wskazówka, sekretny krok, który sprawdziłam, to jest to, czy chciałabym coś dodać z obecnych trendów, różnych modowych nowinek do swojej szafy. To jest bardzo fajna technika, dlatego że to pozwala na odświeżenie zestawów, odświeżenie swojej szafy. Czyli znowu czujesz, że masz coś nowego, masz coś fajnego, pomimo tego, że nie wymieniłaś całej szafy, bo to jest zupełnie niepotrzebne, dodałaś coś świeżego, coś fajnego, czego u Ciebie jeszcze nie ma, a co pozwoli na to, że taki wiatr i podmuch po prostu świeżości przejdzie do Twoich zestawów. I trzecia wskazówka, którą wykorzystujecie po prostu podczas zakupów. Czyli ja, kupując to, co za chwilę Wam pokażę, sprawdziłam, jaki jest skład danego ubrania, czy to jest na pewno to,
co ja bym chciała w 100%. Dlatego, że czasami jest tak, dajcie znać, czy Wy też tak macie, dajcie znać w komentarzu, że czasami czegoś szukacie, znajdziecie jakąś konkretną bluzkę, o której myślałyście i jednak to no, trochę jest tak, jakbyście chciały, ale nie do końca. Czyli nie ma takiego 100% przekonania, że to jest właśnie ta rzecz, dzięki czemu jeśli właśnie zakupicie takie ubranie, to później to leży i bez sensu zostały wydane pieniądze. Także bardzo ważne jest to, żeby się upewnić, okej, dobra, czy to jest na pewno ta rzecz w 100%, ona ma wszystko tak, jak ja bym chciała, żebym ją potem z przyjemnością po prostu nosiła. Jeśli oglądacie ten odcinek, to z pewnością jesteście ciekawe, co kupiła ta Agnieszka w tym Berlinie. Okej, dobra, czyli przechodzimy teraz. Co kupiłam w Berlinie? W Berlinie zakupiłam spódnicę jeansową, taką jaką sobie wymarzyłam. Jest to coś nowego, czego w szafie jeszcze nie miałam, czyli nada mi takiego odświeżenia. Nadal jest to taki styl klasyczny z luzem, jednocześnie też właśnie z twistem. Dlatego, że ma na ukos zapinany guzik i tak sobie właśnie wymyśliłam, że chcę spódnicę jeansową, która ma zapinany guzik na ukos. Więc jak ją zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że zabieram ją do przymierzalni. Jest to też dobry skład, bo ma 100% bawełny i jest to spódnica, słuchajcie, z Zary. W przymierzalni zobaczyłam, że ten rozmiar XS jest mi niestety jeszcze za duży, ale stwierdziłam, że będę ją nosiła troszeczkę niżej po prostu też na biodrach i tak też jest ok. Ostatnio trochę schudłam, więc to jest całkowicie normalne. Jak wiecie, teraz były ogromne wyprzedaże właśnie w lipcu i w sklepach było mnóstwo ludzi, także nawet kolejki oczywiście do przymierzalni były ogromne, ale dosyć sprawnie to też szło. Ta spódnica akurat nie była na wyprzedaży i kosztowała 40 euro. Ja tą spódnicę połączyłam też ze zwykłym topem, zwyczajnym, bardzo fajnie to wygląda. Można do tego dodać też albo klapki, albo sandałki, czy też sportowe buty. Bardzo mi się to zestawienie, takie proste, niby klasyczne, ale jednak właśnie z twistem, dzięki temu, że ta spódnica właśnie ma w ogóle zupełnie inne zapięcie. Lub też, słuchajcie, połączyłam ją właśnie z tym body, które dzisiaj też mam na sobie podczas nagrań. Jest to body, słuchajcie, też z Zary, ale ja je kupiłam już jakieś może pół roku temu właśnie w Polsce. Jedne wisiały sobie w sklepie i po prostu powiedziały do mnie, że mam je zabrać. Od razu wpadły mi w oko. One są bardzo takie sensualne, mają oczywiście tutaj duży ozdobnik w postaci koronki i to też świetnie skomponowało mi się właśnie z tą spódnicą. I dodałam tutaj wysokie buty na korku i będzie to takie bardziej już eleganckie zestawienie, chociaż także też jeszcze nadal właśnie na luzie. Jakieś wyjście do kawiarni, do kina, czy nawet, słuchajcie, jeśli ktoś lubi wysokie buty nosić na co dzień, a te są szczególnie wygodne, to też będzie świetnie się sprawdzało. No i tutaj oczywiście też dodałam do tego kolczyk od Klary Kostrzewskiej, które ostatnio bardzo, bardzo lubię. I jestem też ciekawa, która z tych dwóch propozycji ze spódnicą jeansową Wam się bardziej podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wolicie takie całkiem proste zestawienie, czy jednak wolicie troszeczkę dodać jeszcze takiego pieprzu w rosole, że tak powiem, z czymś więcej i podoba Wam się to drugie zestawienie z wysokimi butami i właśnie z tymi bodami, które mam dzisiaj też na sobie. Dobra, lecimy z drugą rzeczą. Druga rzecz, którą zakupiłam, to są okulary przeciwsłoneczne, które też miałam właśnie wcześniej w głowie z Guessa. I te okulary akurat, słuchajcie, były na wyprzedaży i one kosztowały wcześniej 100 euro, a były na wyprzedaży na 40 euro. I to, co brałam oczywiście pod uwagę w ogóle wybierając te okulary, to estetyka, po prostu spodobały mi się. Chciałam je mieć trochę większe, ale też nie za duże, takie, które nadal jeszcze będą wyglądały dobrze na mnie, w moim oczywiście odczuciu. Ważne jeszcze dla mnie było to, żeby można było wymienić szkła na korekcyjne, no bo jak wiecie, ja noszę też korekcyjne okulary, dlatego na moje oko, na tyle ile ja się znam,
to wiedziałam, że będzie można wymienić te szkła. Bo niestety nie we wszystkich okularach przeciwsłonecznych jest to możliwe. Jednocześnie zaryzykowałam i mam już wymienione te szkła. I możecie teraz zobaczyć sobie na zdjęciach, dlatego że ja zastanawiałam się nad dwoma parami właśnie z Guessa okularów. Głosowałyście, które Wam się najbardziej też podobają. Wybrałam sobie te ciemniejsze. Jednocześnie one mają tam ciemniejsze jeszcze szkła, bo to było przed wymianą. A w tym momencie mam takie szkła, które są właśnie od góry ciemniejsze, a później na dole jaśniejsze, także bardzo mi się teraz też podobają, bardziej niż też wcześniej. Super, one na mnie leżą, świetnie się w nich czuję. W ogóle dziewczyny Wam powiem, że tam było mnóstwo okularów, także jeśli mogłabym wybrać, to z pewnością wybrałabym nawet kilka par i zebrała też ze sobą, bo naprawdę było z czego wybierać. Jak widzicie, jest ich po prostu multum. Trzecią rzecz, którą zakupiłam, bez której wiedziałam, że po prostu nie wracam w ogóle z Berlina, to jest oczywiście niemiecki Vogue. Znalazłam pierwszy kiosk, sklep z magazynami mody i tam, słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu w ogóle nie było magazynu Vogue. Ja byłam totalnie zawiedziona. I ja myślałam, czy ja o czymś nie wiem, no przecież Vogue niemiecki cały czas jest, no jak to może go w ogóle nie być. Jednocześnie, słuchajcie, znalazłam ten numer w KDW na drugi dzień, gdzie właśnie się wybrałam na tym ostatnim piętrze, gdzie są te przepyszne słodkości, które Wam pokazywałam i piękne rzeczy. Więc jak ja znalazłam to miejsce i zobaczyłam tego Vogue'a, to mówię, jest, biorę. Także byłam przeszczęśliwa, że po prostu go znalazłam i mam. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam, to są czekoladki. Czekoladki, ale wiecie, że ja już tak za bardzo nie jem czekoladek. One są takie bardziej, widzicie, pamiątkowe z Berlina, gdzie między innymi tutaj w środku jest brama brandenburska, pralinki w środku i też, co ciekawe, czekoladę, która ma właśnie zaznaczony cały Berlin w koło i podzielone są one tutaj na tym obrazku na dzielnicę, a ja zakupiłam tą czekoladę z dzielnicy Schöneberg, dlatego że właśnie wszystkie dzielnice były, każdą czekoladkę można było sobie wybrać z nazwą dzielnicy Berlina i ja wybrałam tą, w której właśnie znajduje się KDW, także taka, wiecie, fajna też pamiątka, na którą można sobie po prostu popatrzeć i też miło powspominać z pięknego czasu w Berlinie. No i dla córeczki jeszcze też wybrałam zdrowe słodycze, kupiłam jej też taką bluzeczkę, jakieś takie, wiecie, małe, drobne rzeczy. No i to wszystko. Znacie mnie, jeśli jesteście już ze mną dłużej i wiecie, że ja bardzo selekcjonuję ubrania i skrzętnie też wybieram i sprawdzam, zanim w ogóle coś dla siebie kupię lub zanim polecę Wam tutaj też w moich mediach społecznościowych, czy właśnie na moim kanale YouTube, bo są to takie ubrania, które sama noszę lub sama bym nosiła. Jest to też dla mnie ważne, żeby te ubrania zawsze były w mojej estetyce i też jakości ubrań. No i oczywiście selekcjonuję pod tym względem, czy na pewno tego potrzebuję, czy to jest to, co na 100% mi się podoba. I wtedy dopiero dokonuję zakupu. Jestem przekonana o tym, że jeśli zastosujecie też te trzy wskazówki, które właśnie dzisiaj Wam też powiedziałam, to będziecie dzięki temu dokonywały trafionych zakupów, Wasza szafa zacznie się zapełniać ubraniami, które są dobrze do Was dopasowane, a przypadkowe ubrania już po prostu nie będą Wam wchodziły więcej w ręce w sklepach. I jeśli Wam się, dziewczyny, podobał dzisiejszy odcinek, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, tak żeby być na bieżąco cały czas tutaj z nami, bo nasza rodzina cały czas się dziewczyn, które chcą o siebie dbać i fajnie się czuć każdego dnia, kochać siebie, po prostu cały czas rośnie. A słuchajcie, w następnym odcinku mam w planach pokazać Wam kilka stylizacji z Moret Moi, czyli o markę, którą też ostatnio często pytałyście w komentarzach, którą także też polecam. Pokażę Wam też jakieś fajne letnie stylizacje i niebawem wybieram się nad morze i właśnie stamtąd też na Insta Stories w rolkach tutaj na YouTubie też będę Wam pokazywała każdego dnia inne stylizacje. Także co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa!